z wędrówek po wodę nie są zwolnione też dzieci. Dzieci dostają mniejsze karnistry i też idą po wodę. Jakie to są odległości? No, na przykład 10 km. 10 km idziemy, uwaga, w jedną stronę. Oczywiście, jeżeli mamy pusty karnistr, to jest ok. Można się nawet pouśmiechać, idąc z pustym karnistrem. Gorzej, kiedy się wraca z pełnym. No i teraz oczywiście widziałem takie wędrówki dzieci i dorosłych ludzi, którzy idąc z pełnymi karnistrami, już uważali, żeby tam niczego nie wylać. Z tego względu, że każda kropla wody jest, jak to się mówi, na wagę złota. No i tak sobie wchodzą po tą wodę każdego dnia. No i tu znowu takie pytanie, które bardzo często pada na przykład na takich spotkaniach w szkołach podstawowych. No to czy w domach rwandyjskich dzieci mają łazienkę? Odpowiedź moja brzmi nie. Czy codziennie myją głowę? Nie. Bardzo często dzieci mają głowę goloną, dziewczynki też, tak jak to się mówi, do skóry. Z tego względu, że to są takie kwestie higieniczne, no bo jeśli nie ma wody, woda w pierwszej kolejności, drodzy Państwo, jest przeznaczana do picia, do przygotowywania skromnych posiłków, do pojenia zwierząt. Jak coś zostanie, to ewentualnie wlewa się do takiej małej plastikowej miski, ustawiają się dzieciaki w kolejce i myją się, ale to wiecie Państwo, myją się, to jest tak na wyrost powiedziane, to jest takie ochlapanie twarzy i przetarcie głowy właśnie, tej ogolonej, przetarcie tak wodą, takie można powiedzieć bardziej, nie wiem, schłodzenie tej głowy niż umycie. No to dziewczynki na ogół właśnie w szkołach podstawowych, patrząc na swoje długie włosy, mówią o jej, no to rzeczywiście byłby z tym problem. Tak, byłby z tym wielki problem, z umyciem głowy. A jak ktoś myje codziennie głowę,